1941 roku, po tym jak zostaje podpisany pakt sikorski-majski, powstaje dylemat w polskim państwie podziemnym, jak również w rządzie, na migracji, jak zachowywać się wobec Armii Czerwonej w przyszłości i jaki mieć stosunek do Związku Sowieckiego. Na tym tle powstaje też spór między naczelnym wodzem i premierem rządu RP, generałem Sikorskim, a dowódcą ZWZ, później AK, generałem Grotem Roweckim. W skrócie można powiedzieć, że ten spór przebiegał odnośnie kwestii tego, jak się zachowywać wobec być może w przyszłości wkraczających wojsk Związku Sowieckiego na tereny Rzeczpospolitej. Generał Sikorski, w skrócie rzecz ujmując, przejawiał postawę raczej chęci zawarcia dyplomatycznych porozumień z Rosją i utrzymania dyplomatycznych stosunków między Polską a Rosją sowiecką. Natomiast Grot Rowecki uważał Armię Czerwoną, Związek Sowiecki, jako wróg Polski numer 2, zaraz po Niemcach. Generał Sikorski zmienił swoje stanowisko do Stalina i Związku Sowieckiego, ponieważ jeszcze w listopadzie, mimo porozumień sikorski-majski w 1941 roku, to w listopadzie 1941 roku jeszcze wysyłał zalecenia do kraju, do Komendy Głównej, jeszcze wtedy ZWZ, odnośnie tego, że polskie państwo i również Armia Podziemna miała stawić opór Armii Czerwonej, szczególnie we wschodnich ziemiach, na wschodnich ziemiach polskich, w Wilnie, we Lwowie, i miała zamanifestować to, że Sowieci są wrogiem Rzeczpospolitej Polskiej. Ale w marcu 1942 roku, już po tym jak ze Stalinem Sikorski się spotkał, to on zmienił swoje instrukcje do kraju i nie był już tak mocno nastawiony antysowiecko, i ta nowa dyrektywa zabraniała podejmowania walki z Rosjanami. Sikorski pisał, że my nie możemy żadną miarą podejmować pierwszej walki z nimi, gdyż byłaby ona przynajmniej w oczach demokracji zachodnich równoważona z solidaryzowaniem się naszym z Niemcami, co byłoby dla Polski zabójcze. Sikorski uzasadniał zmianę swoich dyrektyw porozumieniem polsko-sowieckim i wybuchem wojny rosyjsko-niemieckiej. On też uważał, że w wypadku zwycięstwa Rosji nad Niemcami nie ma żadnych szans przeciwstawiania się wkraczającym do Polski pościgu za Niemcami wojskom rosyjskim. Odbudowa państwa i tworzenie polskich sił zbrojnych w kraju będzie mieć wówczas miejsce tylko przy wykonaniu z dobrej woli przez Rosję przyjętych zobowiązań oraz nacisku ze strony aliantów. W tym wypadku widać, że Sikorski akurat tutaj się nie mylił i realnie podchodził do tego zagadnienia. I on raczej chciał dyplomatycznymi środkami rozwiązywać różne konflikty, jednak zarazem nie chciał załatwiać sprawy granic. To była pewna sprzeczność, ponieważ bez tego załatwienia sprawy granic i bez postawienia sprawy jasno, czy rząd polski będzie przyjazny wobec Sowietów, nie można było liczyć na pozytywne jakieś załatwienie sprawy ze Stalinem. Z drugiej strony Sikorski tam mówił, że jeśli bolszewicy wkroczą do Polski, to muszą zastać Polskę Armię Podziemną i rząd, administrację na danych terenach zorganizowaną. Trzeba albo rozbroić Niemców i przejąć jakąś władzę na tych terenach, gdzie będzie wkraczała Armia Czerwona. On chciał też, czyli Sikorski, do Wilna i Lwowa przerzucić poważniejsze siły wojskowe. Gdyby Rosjanie nie chcieli uznać władz polskich, to stwierdził, że poniosą konsekwencje tego kroku i to wobec całego świata. A te silne oddziały AK w Wilnie czy we Lwowie były podyktowane względami politycznymi i tym, że sprawa granic nie była wtedy załatwiona. Sikorski utrzymywał tę swoją politykę wobec Rosji na kilku zasadach. Po pierwsze, utrzymywanie przyjaznych stosunków z Rosją było dla Polski niezbędną koniecznością. Po drugie, spór terytorialny z Rosją należy rozgrywać na dyplomatycznej płaszczyźnie, a nie militarnej. I po trzecie, postawa polska wobec Rosji musiała być uzależniona od wzrastającej roli Sowietów w obozie aliantów. Stalin proponował pewne korekty graniczne w grudniu 1941 roku. Sikorski jednak w ogóle się na to nie zgodził, nie chciał o tym dyskutować.
A trzeba powiedzieć, że wtedy jeszcze Moskwa, Rosja była zagrożona bardzo mocno, bo Niemcy stali blisko Moskwy, a Stalinowi jeszcze wtedy zależało na rosyjskiej współpracy wojskowo-politycznej i być może jeszcze wtedy Stalin był skłonny rozmawiać w sprawach tych terytorialnych. Natomiast Sikorski uważał, że wtedy jeszcze nie było czasu na rozgrywkę ze Stalinem w tym względzie, tylko że uda się to na koniec wojny, czy nawet po wojnie załatwić tą sprawę granic. Zresztą, jeśli chodzi o ustępstwa terytorialne na rzecz Sowietów, to nikt Polaków też do tego nie przygotowywał, nie mówił im po prostu prawdy, że być może będzie trzeba to zrobić ze względu na siłę sowiecką, że na zachodzie będą jakieś ziemie być może Polsce przydzielone, ale na wschodzie prawdopodobnie będzie trzeba się pożegnać z różnymi terytoriami. Te wszystkie marcowe dyrektywy Sikorskiego z 1942 roku były bardzo źle przyjęte w dowództwie AK. Z ostrą krytyką Grodrowecki zabiegał wręcz o zmianę stanowiska wobec Związku Sowieckiego i on latem i jesienią 1942 roku przedstawił Sikorskiemu swoje wnioski i też sprzeciw wobec niektórych działań wobec Rosji, które podejmował Sikorski. Rowecki był wrogi wobec Rosji, uważał ją, mimo że zaliczał ją do państw alianckich, za wrogie państwo wobec Polski. Fakt zawarcia układu Sikorski-Majski tłumaczył tym, że to nie było podyktowane wolną wolą Polaków, tylko faktem uderzenia Niemców na Rosję. Rowecki uważał też, że jeśli Rosjanie staną się czynnikiem decydującym pod względem siły na wschodzie Europy i pokonają Niemców i wkroczą na terytorium Polski, to w takich warunkach jego siły, czyli armia podziemna, nie będzie miała możliwości czy celu podejmowania walki zbrojnej przeciw Niemcom. On wtedy stwierdził, że w takich okolicznościach zamieniamy okupację niemiecką na sowiecką. Staramy się uchwycić administrację przez delegata rządu, wojsko z emigracji nie przybywa do kraju, a wojsko konspiracyjne nie ujawnia się. Wyjdzie ono z podziemi dopiero wtedy, jeśli uzyskamy wystarczające gwarancje, że Moskwa będzie lojalna i nie będzie przeszkadzać w odbudowaniu niepodległej Rzeczypospolitej. Natomiast poczynanie niepodległościowe wstąpią w fazę walki z Rosją, nowym okupantem i wrogiem głównym. Widać więc było, że Rowecki chciał jednak walczyć z Sowietami i nie podobał mu się zakaz wydany przez Sikorskiego niewalczenia z Sowietami. Rowecki planował stworzenie reduty obronnej, na przykład na Pomorzu, która miała być oparta o Bałtyk i miałaby łączność z Zachodem. Gdyby nie zaistniały warunki do gwarancji niepodległości, to na Pomorzu rozegrałaby się decydująca partia i ujawniłoby to nastawienie świata zachodniego do Polski. Pisał on, że jeśli by nas nawet miała czekać walka beznadziejna, to zaniechać jej przecież nie możemy, pod grozą odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami. Pomysł Roweckiego niestety, być może pod względem uczuć, był właściwy, pod względem realizmu był całkowicie błędny, ponieważ oznaczałoby to kolejne ofiary i kolejne klęski. On też dodawał, że postawa Rosji do Polski nie jest jeszcze wyjaśniona, więc nie chciał podwładnym obrazu zaciemniać i nie chciał jakby demoralizować ich do tego, że nie będą chcieli walczyć z Niemcami, więc żołnierze AK nie wiedzieli o planach i zamiarach Grota Roweckiego, czyli ich dowódcy, wobec Związku Sowieckiego. On chciał angażować siły do powstania antyniemieckiego, szybko zorganizować kraj i wystąpić regularnymi siłami przeciwko Sowietom, zanim jeszcze wkroczą w terytorium Rzeczpospolitej. Gdyby się to nie udało, to AK miała nie podejmować otwartej walki z Niemcami, pozostać w podziemiu, gdyby Rosjanie wkroczyli od razu po wyjściu Niemców i nie udałoby się wcześniej zorganizować wystąpienie przeciwko Niemcom. Oddziały AK miały się przesunąć do tej obronnej reduty i czekać. Nie wiadomo na co czekać, czy na gwarancje z Moskwy, gwarancje z Zachodu. Ciężko powiedzieć, na co wtedy mieliby te wojska czekać, ponieważ też nie miały wtedy według Grota Roweckiego do tej reduty, którą chciał stworzyć obronnej, na przykład na Pomorzu, przybywać wojska z Zachodu, abstrahując od faktu, czy tam była w ogóle możliwość jakaś przerzucenia tych wojsk. Być może chodziło o czekanie na wybuch konfliktu między aliantami zachodnimi, między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, a między Związkiem Sowieckim.
te wnioski Roweckiego kolidowały z rozkazami naczelnego wodza, były też przez Sikorskiego odrzucone w listopadzie 1942 roku. Premier i wódz naczelny oświadczył wtedy, że jeśli Rosjanie wkroczą do Polski w pościgu za Niemcami, to, jak on pisał, podejmowanie w tym wypadku przez kraj walki orężnej z wkraczającymi do Polski wojskami sowieckimi byłoby szaleństwem. Ukrywanie natomiast organizacji wojskowej, o której istnieniu jest poinformowany rząd sowiecki, doprowadzić by mogło do jawnej walki Sowietów z Armią Krajową. Walki, którą by mogła opacznie przedstawić propaganda komunistyczna w obozie sprzymierzonych narodów. Polecam zatem przygotować ujawnienie w tym wypadku Armii Krajowej oraz przystąpić do jej mobilizacji. Powinna ona wystąpić jak najsilniej, liczebnie manifestując swą suwerenność i podkreślając swój stosunek pozytywny do Rosji Sowieckiej. Przygotuje grunt do tego rodzaju postępowania armii i kraju na terenie międzynarodowym. Na tym terenie i w płaszczyźnie politycznej rozstrzygną się również nasze granice. Jest nieodzownie koniecznym, ażeby kraj, a szczególnie jego organizacja wojskowa, zademonstrowała wtedy jedność całkowitą i aby wpływy komunistyczne nie wzięły górę. Sikorski pod pewnymi względami myślał realnie, ale pod wieloma jednak nie. Ponieważ jak on pisał, że losy Polski będą zależeć od realnego układu sił w danym momencie. Jeśli by Sowieci weszli na terytorium Polski, a przypominamy, że to był listopad 1942 roku, więc on jeszcze pisał z perspektywy, gdzie wojska sowieckie były daleko od granic Rzeczypospolitej, no to jeśli by te wojska sowieckie weszły na terytorium Polski, to układ realnych sił chyba byłby jasny. On liczył, że zdobędzie przy pomocy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych uznanie naszych praw na wschodzie i jednocześnie poparcie postulatów na zachodzie, czyli Prusy Wschodnie i Gdańsk przystępują do Polski, porty polskie na Bałtyku, żeby były zabezpieczone i Śląsko-Polski, żeby powrócił też w granice Rzeczypospolitej. To nie było realne w tych układach, jakie on chciał przedstawiać, że Sowieci się zgodzą na to. Tym bardziej przypominamy, że już od 1941 roku od końca i w styczniu 1942 roku Sowieci słali do ambasady polskiej, tym samym musiał o tym wiedzieć rząd polski i Sikorski, że tereny Rzeczpospolitej Wschodnie traktują już jako swoje własne, że one były wcielone już do Związku Radzieckiego i nic praktycznie nie mogło tutaj zmienić, jakieś protesty i tak dalej, skoro oni twierdzili, że żadnych Polaków już tam nie ma, wszyscy są obywatelami sowieckimi na tych terenach i to są ziemie sowieckie. Na jakiej podstawie on twierdził, że uda się tę ziemię jednak zachować przy Rzeczpospolitej? To było bardzo naiwne myślenie, że nagle Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą się narażać Stalinowi z tego powodu i będą walczyć, żeby Polska mogła tę ziemię jednak zatrzymać. Jednocześnie pamiętając o tym, że on mówił o tych zachodnich ziemiach, że te zachodnie ziemie jeszcze zostaną włączone, czy Prusy, do Polski. Rowecki z dużym oporem ten przyjął rozkaz i znowu w styczniu 1943 roku przesyła Sikorskiemu swoje wątpliwości i dezyderaty. Rowecki znowu mówił Sikorskiemu, że Rosja jest naszym wrogiem numer dwa i że jeśli Rosjanie wejdą do Polski, to ustąpią z niej tylko przed siłą. Tutaj jeszcze zaczął prowadzić pewną politykę Rowecki, bo mówił o zmianach społecznych, że trzeba, czy rząd polski musi ogłosić reformy społeczne, żeby zabezpieczyć się przed wpływami na tych najniższych poziomach społecznych, przed hasłami komunistów, żeby to było w kontrze do niej postawione. Trzeba było gwarantować według Roweckiego prawa mniejszościom narodowym, szczególnie Ukraińcom i Białorusinom, i gwarantować im wolność kulturową i rozwoju tej kultury i w ten sposób pozyskiwać całą ludność zamieszkałą w terenach Rzeczpospolitej przed wrześniem 1939 roku do tego programu nowego polskiego rządu, który ewentualnie miałby tutaj sprawować władzę po wyzwoleniu kraju od okupacji niemieckiej. Rowecki też chciał, żeby tutaj desant był lotniczy, że przez wsparcie powstania przez oddziały anglosaskie, wiadomo, że to było niemożliwe. On chciał też uprzedzić powstaniem w kraju wkroczenie Rosjan do Polski. On proponował też, żeby te powstania przeprowadzać strefami, czyli tam, gdzie miałaby Armia Czerwona wkraczać, to tam wcześniej wywoływać powstanie na takim terenie i przejmować władzę na danym terytorium, czyli nie powstanie całym krajem, tylko raczej strefami.
trzeba było zdyscyplinować opinię publiczną według Rubeckiego, zacząć propagandę, która miała być oparta na silnych podstawach, czyli na przykład na gwarancjach anglosaskich względem Polski, jeśli chodzi o poszanowanie praw Polski, że Sowieci będą te prawa szanować, czy jeśli chodzi o różne prawa Polski do terytorium. Sikorski odpowiedział, że gdyby wkroczenie do kraju wojsk sowieckich miało nastąpić zanim wojska sprzymierzone dotrą do Polski i bez ścisłej umowy wojskowej z nami, to pisał do Rubeckiego w odpowiedzi na tą jego kolejną depeszę, że my musimy uprzedzić Rosjan i stworzyć fakty dokonane przez powstanie kraju i przejęcie władzy wojskowej i administracyjnej, stawiając na pierwszym miejscu miasta wschodnie z Wilnem i Lwowem na czele. A wojska sowieckie musielibyśmy traktować jako sprzymierzone, a na każdy akt nielojalności z ich strony żądać interwencji anglosaskiej. Sikorski też mówił, że zatajenie Armii Krajowej, o którym mówił też Rubecki, żeby nie ujawniać AK, to nie było możliwe i że NKWD szybko podjęłoby skuteczną walkę z AK. Według Sikorskiego nie było możliwe trzymanie dalej w konspiracji struktur państwa podziemnego i podziemnego wojska. Zastrzegał jednak, że powstanie w kraju może nastąpić tylko i wyłącznie na jego rozkaz, czyli rozkaz premiera i naczelnego wodza. Natomiast w sprawie polityki, o tym co mówił Rubecki o społecznych przemianach i reformach, to powiedział, żeby dowódca AK nie zajmował się sprawami politycznymi, bo to nie należy do jego kompetencji i żeby został przy sprawach wojskowych. Rubecki pisał później w odpowiedzi na tą depeszę, ograniczając się rzeczywiście do tych spraw wojskowych, że przejęcie władzy na terenach opuszczanych przez Niemców może nastąpić tak naprawdę bardzo krótko przed wkroczeniem wojsk sowieckich, być może na 24 godziny nawet tylko przed wkroczeniem, więc musiał i zdawał sobie sprawę, że jeśli miałyby być przejęte te tereny trochę wcześniej, to mówił Sikorskiemu w tej depesze, że musi być pomoc z zewnątrz, na przykład przez właśnie te desanty, wojska albo przez dozbrojenie oddziałów. On zdawał sobie sprawę, że jakieś większe akcje zbrojne nie będą miały możliwości, żeby zaistnieć w tej sytuacji, jaka jest na okupowanych terenach i że ewentualnie bez takiego wsparcia to być może będzie to możliwe jedynie na 24 godziny przed wkroczeniem wojsk sowieckich, a już po opuszczeniu przez wojska niemieckie tych terenów. Sprawa przejmowania też władzy całej administracji nie była taka prosta, a poza tym nawet gdyby się to udało, to taka władza przez polskie czynniki byłaby przejęta zaledwie na kilkanaście godzin przed wkroczeniem wojsk sowieckich i to tylko na jakimś bardzo małym terytorium, no bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, przejmowanie tej władzy, czy to ewentualne występowanie przeciwko Niemcom miało być robione według Rubeckiego strefami. Pod koniec marca 1943 roku naczelny wódz zatwierdził przedstawiony mu przez dowódcę AK plan działania na Kresach Wschodnich. W czerwcu 1943 roku Sikorski przestrzegał, że naszym nakazem chwili musi być oszczędność w szefowaniu zorganizowanymi siłami kraju, które będą niezbędne w etapie końcowym i w okresie powojennej odbudowy. W tym samym czasie Rubecki domagał się od Sikorskiego, żeby zmienił swoją politykę w stosunku do Rosji i zezwolił, jak to on pisał, na przyjęcie wobec Związku Sowieckiego postawy obronnej przez Armię Krajową, czyli miała być to postawa wroga. Powtarzał, że tak naprawdę innej postawy wobec Rosji nie było w kraju i że zawsze uważano ją za wroga numer dwa. On twierdził, że tylko Rosja pobita lub poważnie osłabiona w konsekwencji tegorocznej kampanii wojennej oraz zagrożona rozbiciem przez ruchy wolnościowe narodów ujarzmionych w ZSSR może stać się względnie lojalnym partnerem dla naszych z nią układów. Dla Grota Rubeckiego sprawa stosunku Polski do Rosji była jasna. Jeśli Rosja będzie silna, to jest śmiertelnym wrogiem dla Rzeczypospolitej. A to, że była silna, to Rubecki podawał punkty, które o tym świadczą, chociażby to, że nie chce rozmawiać o granicach, że nie chce w ogóle negocjować zbytnio z rządem londyńskim i nie chciała też rozwiązać Związku Patriotów Polskich czy oddziałów Berlinga. A więc Rubecki odrzucał tutaj myśl, która raczej przyświecała Sikorskiemu, żeby osiągnąć jakieś kompromisy z Rosją, tylko chciał przygotowywać kraj do walki z Sowietami.
być może te propozycje były jasne Róweckiego, natomiast znowu niestety nie były realne. Prawdopodobnie Rowecki nie chciał pogodzić się z tym, że Rosja, Sowieci wygrają tą wojnę. Sikorski zakazywał walki z Armią Czerwoną, co jednak mimo tych braków w jego planie i wielu też błędów pokazywało, że jednak jak realizmem się kierował, natomiast Rowecki mimo zakazów dawanych przez naczelnego wodza Sikorskiego cały czas parł do tego starcia z Armią Czerwoną, co jak wiemy nie mogło skończyć się dobrze. A tak naprawdę jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że oprócz nikłej siły politycznej Armii Krajowej, to miała też nikłą siłę militarną ze względu na bardzo słabe uzbrojenie. W tych wypowiedziach Grota Róweckiego było widoczne, że kraj chce być oddzielną siłą polityczną względem rządu londyńskiego. Komendant główny Armii Krajowej niejako dawał sobie prawo do krytyki działań rządu w Londynie, naczelnego wodza wtedy, i dawał sobie prawo do tego, że może dosyć ostro wręcz zabiegać o to, żeby naczelny wódz i premier jednocześnie zmienił swoją politykę, w tym wypadku względem Rosji Sowieckiej. Ta wymiana poglądów i ten spór między Sikorskim i Róweckim był bardzo ważny, ponieważ wiele zawartych w tych depeszach wymienionych przez dwóch generałów zostało zawarte później w planach operacyjnych, między innymi w słynnej operacji Burza czy nawet w Powstaniu Warszawskim. A co wy sądzicie o tym sporze dwóch generałów, które koncepcja powinna być realizowana? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jak zwykle proszę was o komentarze kulturalne, bez przekleństw. Bardzo dziękuję wam za wsparcie kanału. Można to robić przez portale Patronite, Buy Coffee lub bezpośrednio na YouTube. Przyciski pod filmem wesprzyj i podziękuj. Za każde wsparcie jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za komentarze, dziękuję za subskrybowanie tego kanału, do czego również zachęcam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.